Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. W wielu miastach słychać wybuchy. Trwają rakietowe ataki obiektów wojskowych. Rakietowe ostrzały obiektów rozpoczęły się o godzinie 4 rano. Według MSW Rosjanie atakują obiekty wojskowe w Kijowie, Charkowie i Dniprze. W ukraińskiej stolicy co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji. Są informacje o rosyjskim desancie z Morza Czarnego w Odessie i Morza Azowskiego w Mariupolu. W kraju wprowadzono stan wojenny. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba apeluje do świata o zdecydowaną reakcję. Władimir Putin zadzwonił do Aleksandra Łukaszenki, aby poinformować go o rozpoczęciu operacji wojskowej na Ukrainie. Wcześniej w specjalnym wystąpieniu prezydent Rosji poinformował, że rosyjska armia rozpoczyna działania wojskowe. Analitycy wojskowi przypominają, że na Białorusi stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy. Moskwa przerzuciła swoje oddziały w styczniu, aby w lutym wzięły udział we wspólnych z Białorusią manewrach. Jednak po zakończeniu manewrów rosyjskie wojska nie zostały odwołane. Radio Nadzieja.